To już ostatnie metry, dojeżdżają do mety, jest srebro dla polskich panczenów. Brawo, brawo dziewczyny, wygrały o sekundę i 48 setnych sekundy. Natalia przeszczęśliwa, bo wie, że będzie miała medal. Pojechałem na linię mety, czekałem na Natalię. Spojrzałem na stoper, tak ze stoperu wskazywało, że Natalia już powinna być. Dojechałem do miejsca zdarzenia i zobaczyłem Natalię leżącą już na ulicy. Była na asfalcie, leżała na środku drogi. Z prędkości, z jaką ona jechała, to wynika, że to był naprawdę bardzo poważny uraz. I tak naprawdę wiele osób na jej miejscu mogłoby tego wypadku nie przeżyć. Mama była pierwszą osobą, która zapytała się pana prezesa Polskiego Związku Lwiarstwa Szybkiego, czy Natalia ma ubezpieczenie. Ja w szpitalu nie myślałam o takich rzeczach, bo ja żyłam czym innym, byłam osłabiona. Tak naprawdę dopiero teraz zdaję sobie z tego sprawę, że to są sprawy podstawowe, które każdy sportowiec w sporcie wyczynowym powinien mieć zapewnione. No ale niestety tak nie jest. Dostałam pismo ze związku, że byłam tylko ubezpieczona na obozach sportowych, na zgrupowaniach kadry narodowej. Czyli trenując w domu, pomiędzy obozami, nie jestem ubezpieczona w związku. A klub? W klubie też nie.